Jaki powinien być kandydat prawicy na prezydenta? Po pierwsze, nie może być za młody. My reprezentujemy starą, dobrą cywilizację europejską, w której ludzi starszych uznaje się za ludzi, którzy reprezentują mądrość. Uznaje się, że tylko w pewnym wieku tą mądrość, doświadczenie, stateczność, odpowiedzialność można uzyskać. I takim kandydatem na prezydenta jest Grzegorz Braun, który skończył już 50 lat. Kandydat na prezydenta prawicy Polski musi wyglądać poważnie. Grzegorz Braun wygląda poważnie. Nie może reprezentować jednej opcji politycznej, jakiejś wąskiej, bo ma być przecież ojcem narodu, ma być reprezentantem całego narodu. Takie warunki spełnia Grzegorz Braun, który co prawda jakby ma swoją formację polityczną, ale nie jest ona tak bardzo ściśle ideologicznie, politycznie określona. Kandydat na prezydenta reprezentujący polską prawicę powinien dawać gwarancję ochrony chrześcijańskich wartości i realizacji chrześcijańskiej wizji życia społecznego. Taką gwarancję daje Grzegorz Braun, daje temu wyraz tak w swoich wypowiedziach, jak i w swoich działaniach. Kandydat na prezydenta reprezentujący prawicę powinien być człowiekiem, który posiada żonę, posiada dzieci, nie jest zawodowym politykiem. Jest kimś, kto realizuje obok różnych celów politycznych również różne cele zawodowe i społeczne. Takim kandydatem jest Grzegorz Braun. Podejmuje on działania polityczne, ale nie jest to jego zawód, nie jest to jego jedyna funkcja i rola, nie jest to jego źródło zarobkowania. Prawda? Pracuje też jako reżyser filmowy, jako działacz społeczny zabiegający o to, żeby nasze społeczeństwo się odnawiało. Jest dobrym, jest najlepszym kandydatem prawicy polskiej na prezydenta Polski.